Rozmawiamy z Łukaszem Piwkowskim, trenerem przygotowania fizycznego, który tutaj w Setniewie współpracuje z reprezentacją Polski piłkarzy ręcznych. Proszę powiedzieć, na czym polegają te zajęcia, bo przyglądaliśmy się wczoraj, dzisiaj. Wygląda to bardzo ciekawie. Dzień dobry. Na czym polegają? No tak naprawdę realizujemy od początku zgrupowania mikrocykl ustalony z trenerami, z trenerem Piotrem i z trenerem Pawłem. Testujemy możliwości zawodników, zarówno pod kątem funkcjonalnym, jak i pod kątem siły i elementów mocy i szybkości. No, chcemy, że tak powiem, optymalnie przygotować ich do tych meczów, które za chwilę będą, ale też myślimy o jakby procesie długofalowym. Chcemy pokazać jakby ścieżkę tego, czego będziemy, że tak powiem, oczekiwać w reprezentacji, jak się przygotowywać. Zadziwia różnorodność tych zajęć, jest ich bardzo wiele. Wydają się bardzo ciekawe, zawodnicy też są zainteresowani. To chyba klucz do sukcesu poniekąd. No tak, różnorodność to zmienność bodźców, którymi, że tak powiem, atakujemy zawodników, ale też jakby dokładnie ten podejście psychiczne, czyli to pozwala, że tak powiem, odwrócić uwagę od tego takiego permanentnego zmęczenia zawodników i to też jest jakby klucz tych działań. Rozumiem. Zapytam jeszcze, czy po tych dotychczasowych testach jacyś liderzy, ktoś tutaj zrobił największe wrażenie, jeżeli chodzi o naszych kadrowiczów? Raczej nie chodzi tutaj o wybieranie liderów, natomiast zdiagnozowanie i uświadomienie zawodnikom, na jakim są etapie i w którą stronę powinni zmierzać, jaka ich ścieżka powinna być rozwoju, przynajmniej motorycznego, bo to ma być fundament do tego, co potem będą pokazywać na boisku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.